Witam. Tematem tego spotkania będą zwierciadła wklęsłe. Wiemy już, czym są zwierciadła i wiemy również, że z punktu widzenia kształtu powierzchni zwierciadlanej wyróżniamy zwierciadła płaskie, o których już była mowa, ale również mogą to być zwierciadła kuliste. Kuliste natomiast dzielimy na wklęsłe i wypukłe i możemy je traktować jako część powierzchni kuli. Zwierciadło wklęsłe, o którym tutaj będzie dzisiaj mowa, to zwierciadło, którego powierzchnię stanowi gładka, odbijająca światło wewnętrzna powierzchnia kuli. Czyli tutaj ta wewnętrzna powierzchnia naszego zwierciadła wklęsłego. Mamy również zaznaczoną główną oś optyczną zwierciadła. Jest to linia prosta, której kierunek stanowi średnica kuli. Na głównej osi optycznej zwierciadła zaznaczono również punkt, który nazywa się środkiem krzywizny zwierciadła. Jest to punkt, który dzieli średnicę kuli na pół i leży oczywiście na głównej osi optycznej. Natomiast w miejscu, gdzie przecina się główna oś optyczna z powierzchnią naszego zwierciadła, znajduje się punkt, który nazywamy wierzchołkiem zwierciadła. Teraz prześledzimy sobie zachowanie się promieni świetlnych, które padają na czaszę zwierciadła wklęsłego, jak one biegną po odbiciu od czaszy tego zwierciadła. W pierwszym przypadku rozważmy sobie taką sytuację, gdzie na czaszę zwierciadła pada wiązka promieni równoległych do głównej osi optycznej zwierciadła. Czyli na przykład mamy jakiś pierwszy promień padający, który biegnie równolegle do głównej osi optycznej zwierciadła, pada na czaszę tego zwierciadła i odbija się od niej, przecinając główną oś optyczną. Kolejny promień równoległy do głównej osi optycznej pada na czaszę zwierciadła, odbija się i również przecina główną oś optyczną. Możemy zauważyć, że zarówno pierwszy promień odbity, jak i drugi promień odbity przecięły główną oś optyczną w tym samym miejscu. No to prześledźmy jeszcze może bieg kolejnego promienia świetlnego, który tym razem narysuje pod osią optyczną, który oczywiście również będzie, jak pozostałe poprzednie dwa, biegł równolegle do tej głównej osi optycznej, pada na czaszę zwierciadła, odbija się od czaszy i przecina główną oś optyczną dokładnie w tym samym miejscu, co poprzednie dwa promienie odbite. Ten punkt, który tutaj mamy, zaznaczymy troszkę intensywniej, na przykład na kolor czerwony, jest to punkt charakterystyczny dla zwierciadła kulistego i ten punkt nazywamy ogniskiem. Co to jest za punkt? A więc ognisko to taki punkt, który leży na głównej osi optycznej zwierciadła, w którym to po odbiciu od powierzchni zwierciadła skupiają się promienie świetlne, które biegły równolegle do tej osi optycznej. Natomiast jeszcze ważna rzecz, że ognisko znajduje się w połowie odległości między wierzchołkiem zwierciadła a środkiem krzywizny tego zwierciadła, czyli środkiem sfery, której częścią jest nasze zwierciadło. Odległość zaś pomiędzy ogniskiem a wierzchołkiem zwierciadła nazywana jest ogniskową zwierciadła i tą odległość oznaczamy literą F. Litera mała F. Duża litera F ogniska, mała litera F to ogniskowa. Zależność między ogniskową zwierciadła małe F a promieniem krzywizny zwierciadła jest następująca. Czyli ogniskowa jest równa połowie długości promienia krzywizny naszego zwierciadła. A teraz rozpatrzymy sobie inną sytuację, to znaczy taką, gdzie promienie biegną inaczej. Umieśćmy sobie kolejną czaszę zwierciadła wklęsłego. Zwierciadło wklęsłe mamy przygotowane. Nanieśmy sobie jeszcze symbolicznie ten punkt, to ognisko nasze. Niech będzie nadal czerwone. I teraz przyjmijmy taką wersję, że źródło światła znajduje się właśnie w ognisku.
Albo na przykład źródło światła może znajdować się znacznie wcześniej, ale promienie świetlne biegną przez ognisko i padają na czaszę zwierciadła. Mogą biec oczywiście z różnych stron te promienie świetlne. Ważne, żeby w tym przypadku biegły przez ognisko. Jeżeli promień świetlny, padając na czaszę zwierciadła, biegnie przez ognisko, czyli przecina główną oś optyczną w ognisku, to staram się tak w miarę dokładnie, to po odbiciu ten promień z całą pewnością będzie biegł równolegle do osi optycznej. Czyli mamy sytuację odwróconą. Nazywa się to odwróceniem biegu promienia świetlnego. Możemy ten promień padający umieścić z drugiej strony naszej osi optycznej, czyli na przykład promień pada sobie na czaszę zwierciadła, przechodząc oczywiście po drodze przez ognisko, po odbiciu biegnie równolegle do osi optycznej. Widać, że jest to sytuacja odwrotna, czyli mamy taką zależność, że jeżeli przed odbiciem promienie padając na czaszę zwierciadła biegły równolegle do osi optycznej, to po odbiciu na pewno przechodził przez ognisko. Natomiast w odwrotnej sytuacji, jeżeli padając na czaszę zwierciadła wklęsłego promienie przecinały ognisko, to po odbiciu od czaszy na pewno biegną równolegle do głównej osi optycznej. No i oczywiście jeszcze możliwa jest jeszcze jedna sytuacja, przynajmniej ważna dla nas, to będzie taka, kiedy promień świetlny, zaraz sobie tutaj namalujemy, taki promień świetlny, pada na czaszę zwierciadła w miejscu, gdzie główna oś optyczna przecina czaszę zwierciadła, czyli w wierzchołku naszego zwierciadła. I tutaj oczywiście ma zastosowanie w dalszym ciągu prawo odbicia, czyli promień odbity będziemy rysować zgodnie z prawem odbicia, on będzie biegł pod takim samym kątem, gdzie się odbijał, pod jakim padał. Czyli jeżeli pomiędzy główną osią optyczną a promieniem padającym mamy kąt, jakiś alfa, kąt padania, to kąt odbicia to będzie kąt pomiędzy promieniem odbitym a tą samą osią optyczną. Te trzy informacje i ta znajomość biegu promieni świetlnych w tych trzech przypadkach znacząco ułatwią nam konstruowanie obrazów w zwierciadle wklęsłym, co zobaczymy w kolejnym spotkaniu. Dziękuję.